serdecznie. Ja jestem Omen, a wyglądacie kolejny odcinek z cyklu Paskudy podglądają. Dzisiejszym bohaterem jest i wciąż wczytujący się mimo upływu 20 sekund bitwy Feoraron, który na AMX-ie CDC gra z kolegą DeRuff. Również na AMX-ie CDC, czyli dwa premiowe nowe AMX-y, które weszły w tym patchu. Teraz można je kupić tylko za żywy pieniądz w sklepie. Od patcha 9.7 będzie można kupić je w sklepie w grze za złoto. Taką teraz politykę przyjęło WG, że nowe czołgi premium wprowadzane będą na początku do sklepu za kasiorę, a dopiero później za złoto w grze. Nie będzie to na przykład albo od razu. Taka polityka, żeby jednak bardziej wysępić tych, którzy chcą mieć nowości, żeby od nich wysępić żywą gotówkę, a nie złoto, które na przykład mogą zdobywać chociażby w, nie wiem, w CW, w klanach albo w rozgrywkach eslowych. AMX CDC to historycznie był niszczyciel czołgów, o którym już mówiłem swego czasu w filmie, w którym go przedstawiałem. WOT jest traktowany jako czołg średni, który cechuje się parametrami, może tak króciutko, działo 90 mm, przebicie 212 mm na zwykłym apeku. Teraz zobaczcie w tego ISA 3, z takiej odległości 370 metrów, dość niecelne. Zobaczcie, trudno trafić w dziubek. Kolejny, teraz nawet nie wiem dlaczego nie strzelił, Feoraron. Wyjeżdża, żeby zobaczyć tego ISA lepiej. Skupiony jest idealnie, ale znowu jakoś tak poszło. Teraz poszło dokładnie na wizjer dowódcy i dopiero ten trzeci strzał w końcu wszedł tam, gdzie byśmy chcieli. 234 to jest losowanie tuż poniżej średniej. Jeśli chodzi o APCR, to 259 przebicie, czyli różnica względem APEKów 37. Żadnych haeków nie wozi Feoraron, który teraz próbuje strzelić w tego Cheeto. Mu się to nie udaje. Świeci się i na szczęście ISU wygarnęło bardzo ładnym strzałem za chyba full HP tego Cheeto. 2-5. Plutonowa gra, powiem szczerze, średnia, bowiem panowie po pierwsze nie grają z użyciem TeamSpeaka, komunikują się przez czat gry, a poza tym jeden pojechał w lewo, drugi w prawo i teraz ten, który pojechał w prawo, narzeka, że tutaj coś nie idzie. Ten w lewo jest z kolei teraz okrążany, ten po lewej stronie jest z kolei teraz okrążany przez wrogów. Więc Feoraron, kurczę, trudny nick do wymawiania szybkiego, stara się obijać RHM-a. Dwa strzały dokładnie po 234, także losowania na razie, no powiedzmy, takie akceptowalne. Ale ta bitwa nabierze rumieńców dopiero pod koniec. Minęły 3 minuty, a już jest 2-8, także pozdrawiamy. Praktycznie wszyscy już poginęli, mamy, zobaczcie, graczy dość słabych. Tutaj nowy gracz na KW 8.5, słabi gracze w szóstych tierach. Panowie dwaj, o właśnie teraz DeRuff ginie niestety z rąk Fałki 4502A. I zrobiło się 3-9. I ten komentarz najlepiej chyba podsumowuje przebieg tej walki. Ale zobaczycie, będzie fajnie. Indian Panzer tam się zaświecił ładnie, go w ruchu się udało zdjąć. 4-9. Panowie dwaj tutaj się wyróżniają statystykami. DeRuff 2310 WNA, Feoraron 2850 prawie, tak naprawdę bardzo, bardzo ładne staty. Kolega tutaj widać, że dobrze grać potrafi. Próba strzału we fałkie nieudana. I to właśnie jest komentarz C3 kropki, to jest chyba odnośnie tego, co się dzieje. Fałka się przebija, komet na szczęście pomaga, zanim fałka przeładowała, bo jak się zaraz okaże, te HP, które teraz zaoszczędził Feoraron, bardzo, bardzo się przydadzą w dalszym etapie bitwy. 7-10, proszę bardzo. 11 minuta dopiero co minęła, a już jest bitwa praktycznie poskładana. Rychy myśli świeci, za to się nie świeci nasz AMX, także strzał, trafienie bardzo ładnie. Furia przejedzie, teraz dopiero zaświecił się, kurczę, Feoraron. Muszę się nauczyć szybciutko. I 7-11 i zobaczcie, jaką mamy sytuację na polu bitwy. ISU samotne na plaży, komet na plecach Feorarona, do tego jeszcze Kernarvon. No i oczywiście AMX CDC przeciwko ISowi trzeciemu, Jagdtigerowi, RHM-owi, E25, artylerii i trzem czołgom szóstego tieru. Także no, walka bardzo na razie niesprawiedliwa. To ISU jeszcze jakoś tam, zobaczcie, odpłaca ISowi trzeciemu. Ten strzał słabiał, bo pewnie strzał z haeków. Niemniej coś tam weszło. ISU się jeszcze jakoś chwilę broni, ale to już są po prostu dożynki. Ktoś jest na kapie. Zauważcie też, że zamiast nasi się wrócić, bo praktycznie pewne było, że przyjadą przeciwnicy na kapa, widząc, że o właśnie, ISU teraz zginęło.
to nasi pojechali w stronę bazy. No i teraz zobaczcie, jak piękne zachowanie. E25, mimo że gracz bardzo dobry, to dał się zgąskować, nie odwrócił kadłuba i teraz naprawki już mu chyba już wcześniej zużył. Także bardzo fajne zachowanie AMX-a, który sobie go zgąskował E25, że przypadkiem mu nie uciekła z tego kapa i pierwszy wróg na kapie ubity. To już było sporo punktów dekapa, a będzie jeszcze więcej. KW8, piątka, proszę bardzo, również dekapowana, także ładnie. W międzyczasie, nie wiem, nawet nie zauważyłem kiedy, ale zginął nasz Carnarvon. Teraz z kolei Comet pojechał po artylerię. Furia się przebija, niszczy magazyn amunicyjny, który bardzo szybko naprawia. Feoraron. Comet. Ja myślałem w tym momencie, że Comet już zginie odarty, bo to było najprawdopodobniejsze rozwiązanie, że wyjeżdżając na wprost artylerii po prostu nie przetrwaje ataku, ale chyba Arta strzeliła albo była na przeładowaniu, bowiem jakoś tak długo ten Comet żyje. Tam jest, zobaczcie, jeszcze jak Tiger na ponad 1000 punktów zdrowia, także no cóż. Teraz wrogowie, widząc, że Comet jest w ich bazie, prawie w ich bazie, a na pewno męczy Artę, pomyśleli sobie, że czas się wrócić, bowiem no, możliwa jest sytuacja, w której Comet zacznie kapować bazę, więc trzeba sobie z nim poradzić. Na szczęście Furia się nie przebija, a czy tutaj jakoś chyba ten strzał poszedł w coś innego, ale i z trzeci się przebił. Z kolei Feoraron nie może jakoś tak się wstrzelić. Comet jeszcze żyje, podjeżdża do niego RHM, więc teraz już prognozowałem, że to już jest na bank koniec tego Kometa, przecież sobie sam nie da rady z RHM-em. Z kolei Isowi trzeciemu udało się wkleić pestkę, tam jeszcze z KW8 piątka i teraz zobaczcie, co się będzie dziać. Pierwszy strzał nieudany, teraz nawet Goldor załadował, żeby się przebijać jak najszybciej. Drugi strzał teraz nieudany, przyjął na siebie go wrak i Feoraron już naprawdę dość mocno wkurzony. Trzeci strzał również nieudany w ruchu, także ta KW8 piątka cały czas po prostu na farcie. No kurwa, no. Trudno się nie zgodzić. No. No i Comet, zobaczcie, Comet poradził sobie z RHM, także naprawdę ten Comet bardzo, bardzo dobra bitwa. Tutaj wyciągnął przeciwników pod siebie, dzięki czemu zapewnił trochę czasu Feoraronowi, który napisał teraz I will help you i Comet potwierdza, za chwilę potwierdzi, że zrozumiał, że jest pomoc, tak naprawdę bardzo fajna drużynowa gra, widząc Feoraron, że tutaj przy kapie ma Isa III oraz KW8 piątkę, której nie może trafić, postanawia pomóc. Pardon. Pomóc sojusznikowi. Nie, że mnie bitwa nudzi, tylko się nie wyspałem. I zobaczcie, jak długo ten Comet się trzyma. On jest w sumie na półtora strzału od Jagdtigera 8-8. Furia postanowił, że podjedzie i pomoże swojemu Jagdtigerowi. Przeciwnicy dawno już powinni byli wjechać na kapa, przecież stoją tak blisko niego, a mimo wszystko jakoś się do niego nie wybierają. Feoraron ma jeszcze trochę zdrowia, także może teraz troszkę pograć agresywnie. Wyjazd na Jagdtigera, znalazł się trafienie przyjęte, ale teraz zobaczcie, bardzo ładnie pierwszy strzał, drugi to będzie próba zgąskowania, pocelował i jest zgąskowanie, bardzo ładnie, ale Jagdtiger, niespodzianka, ma zestaw naprawczy, który pozwala mu szybko te gąski doprowadzić do ładu. Kolejna próba zgęszenia nieudana, Jagdtiger się przebija, ale zobaczcie, jak szybki jest ten AMX i wjeździe do tyłu. Kolejna próba zgąskowania udana, także fantastycznie, i teraz podjeżdża, jakby przypadkiem Jagdtiger miał drugi zestaw naprawczy, podjeżdża pod nadbudówkę po to, żeby zablokować mu możliwość obruchu i trafienia. I z trzeci wyjeżdża, szyję jeszcze przeładowanie w ostatniej chwili i strzał pięknie, naprawdę fantastycznie. Teraz w ostatniej chwili praktycznie myślę, i z trzeci już miał zamiar strzelać, ale zwróćcie uwagę, to i z trzeci się wrócił do bazy. Został teraz Furia, a w międzyczasie nie zauważyłem, ale niestety zginął Comet, chyba z rąki Sa3, ale naprawdę na to nie spojrzałem. Wy możecie raz cofnąć powtórkę i sobie zobaczyć. Jest jeden czołg na kapie, AMX, czyli Feoraron, tak mówię często AMX, bo ten nick naprawdę jest trudny, ma 138 punktów HP, więc KW8 piątka, Furia i ARL, wszystkie trzy czołgi 6 tieru, mimo że różnica jest aż 2 tierów, spokojnie mogą go zbić na jeden strzał. Serducho, mówi Feoraron, no ta sytuacja była naprawdę bardzo wymagająca, udało mu się ładnie jak Tigera 8-8 załatwić, mimo że przyjął dwa strzały, to w ostatniej, naprawdę w ostatniej chyba ułamku sekundy dobił tego Isa III, którego wyjeżdżał. Ja na miejscu tego Isa bym wcześniej strzelał, bo to już był widoczny na pewno obrys czołgu Feorarona.
No ale cóż, jego błąd i tak właśnie się wygrywa takie bitwy. Także 24 sekundy do końca kapowania. I teraz zwróćcie uwagę, co się będzie dziać. Jest ta KW85, on miał chyba 65 punktów zdrowia. Na szczęście nas nie widzi. Patrzy w ogóle w drugą stronę, zobaczcie, bez spota. Strzał udało się dobić. Także naprawdę ten spot wykonany tego AMX-a dobry, naprawdę bardzo fajnie. No i teraz jest... Został sam Feoraron na dwa czołgi, Furię, który ma 429 HP oraz ARL-a, który ma 166. Nawet SU premiowe gratuluje, well played CDC, także naprawdę bardzo fajna gra. I Deuraf potwierdza, będzie ciężko z tym Fury, bowiem no, trzeba dwa strzały w niego oddać, tylko naprawdę bardzo dobre losowanie sprawi, że może nie zginie Feoraron za pierwszym strzałem. Teraz oczywiście pierwsza pestka nieudana. No, za łatwo byłoby, żeby taka pestka w ruchu strzelona weszła. Tylko gdzie jest ARL? To jest właśnie największe pytanie i największa wątpliwość, gdzie jest ARL, bo on w tym momencie może najwięcej nabruździć, jeśli teraz się będzie pojedynkować Feoraron z tym Furią, to może się okazać, że właśnie ten ARL mu wskoczy na plec. To jest oczywiście Tedek z lufą po środku, bez wieżowiec. Niemniej, jeśli wyjedzie skutecznie i szybko, to Feoraron nawet nie zdąży się obrócić. Świeci się Furia, świeci się również AMX. Teraz gdzie jest? Jest, zobaczcie, jest bardzo ładny strzał, pięknie trafione. Także już jest tylko na jedną pestkę ten Fury. No ale cały czas brakuje tego ARL-a. Furia stoi na kapie. ARL-a jak nie było, tak nie ma, ale jest, no bo był ostatnio na plaży. No i teraz wojna nerwów, którędy wyjechać, żeby nie patrzył w to miejsce Fury. Jest. Teraz z tego miejsca wyjechał i piękna pestka. Oczywiście nie udało się. Ding narzeka Feoraron. To akurat jak z tego, co słuchałem w słuchawkach, to nie było chyba Dingu, tylko po prostu nie trafił. Coś tam po drodze zaabsorbował tę pestkę. Deuraf radzi objeć go całkowicie, ale zobaczcie, zwróćcie uwagę na czas, że tylko 2 minuty 43 sekundy zostały do końca. Także no, mało czasu, żeby objechać praktycznie pół mapy i Furię złapać od tyłu, a wciąż nie wiemy, gdzie jest ARL. On się toczy gdzieś naprawdę długo, długo i nie wiadomo, gdzie do tej pory jest. Okazuje się, że wyjeżdża tędy i tu jest, proszę bardzo, ARL. Dziękuję. No, naprawdę, naprawdę dużo emocji pod sam koniec, że tego ARL-a się udało zbić, to też było... Było dużo szczęścia, nawet zobaczcie, na Goldzie nie jeździ, mimo że no, powinien chyba teraz ryzykować stranie z Golda, ryzykować, naprawdę upewniać się, że przebije. Do tego ARL-a się udało trafić pestką zwykłą. Wróć skąd przyjechałeś, radzi Deuraf, żeby teraz zmylić tego Furię, który powinien patrzeć w drugą stronę. Furia jest, patrzy, niestety nas widzi, ale pokazuje bardzo mały kawałek kadłuba, dzięki czemu Feoraron trafia i wygrywa bitwę, a my przechodzimy do podsumowania. Chciałem wam tę bitwę pokazać, bo oczywiście było tutaj sporo emocji, a przy okazji prezentuje ona w działaniu nowy czołg premium AMX-a Chasseur Dishar. Także, no moi drodzy, odznaka mistrzowska, as pancerny, medal kołobanowa, obrońcy, duży kaliber oraz specjalista. 120, ale do tego przejdziemy za chwilkę. 4386 punktów uszkodzeń, ISU drugie w naszej drużynie 2181, Deuraf zrobił 991, także w jego wykonaniu walka dość słaba, u nich najlepiej VK 3500 do tego i z trzeci 2634 oraz Borsig, czyli ósmy tier TDK niemieckiego 2211. Poza tym KW85, Nashorn, Dicker Max oraz Cheeto po 0, u nas z kolei Hellcat i KW85. Wynik końcowy, szczegółowy, 32 strzały oddane, 26 trafień, 22 penetracje, aż 9 wrogów uszkodzonych, 7 zniszczonych, 100 punktów dekapu bazy. To uważam jest niesprawiedliwe, że teraz Wargaming ustawił taki sztywny limit, że można tylko mieć maksymalnie 100 punktów dekapu, bo w tej bitwie było o wiele więcej. Myślę, że tutaj, nie wiem, ze 200 trzeba by policzyć, ale przecież ten KW85 zbijany, ten E25,
Co tam jeszcze było? Ten Fury też ze dwa razy zbity z tego kapa, tak naprawdę tego decapu było sporo, sporo więcej. 120,5 tysiąca zarobku po odjęciu kosztów amunicji, przede wszystkim wyszło 88 tysięcy na czysto. Także ten czołg wbrew pozorom też fajnie zarobi, ale bitwa no naprawdę zaiste bardzo dobra. 1503 bazowego expa. Także dwa razy więcej niż drugi z naszej drużyny. 2254 expa z premką. Po jakimś tam dodatku wyszło 2479 punktów doświadczenia. To była jedna bitwa, którą podesłał mi Feoraron. Mam jeszcze drugą, ale tutaj już o wiele łatwiej, tylko tam ta bitwa była o tyle jakby ciekawsza, że zrobił również asa pancernego na 10 tierach, bo Nixa CDC rzuca również na dychy. Niemniej chciałem wam pokazać tę, bo tamta jest naprawdę prościutka. Skończyła się wynikiem chyba 15 do 4, także uważałem, że ta będzie o wiele ciekawsza do obejrzenia. Także to tyle, bardzo wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!